W tym filmie będziemy kontynuowali zajmowanie się problemem sadzania ludzi na krzesłach, tak jak w poprzednim filmie. Ale tym razem pójdziemy dalej i wyprowadzimy sobie ogólny wzór na liczbę kombinacji. No więc zacznijmy od przykładu naszego. Mamy powiedzmy 6 osób. A, B, C, D, E i F. Które będziemy sadzać na krzesłach, ale mamy za mało krzeseł. Tym razem powiedzmy, że mamy tylko 4 krzesła. Poprzednio mieliśmy 3, teraz mamy 4 krzesła. No, i pytamy, na ile sposobów możemy te cztery krzesła zapełnić, wybierając ludzi spośród tych sześciu osób. No, to jak te osoby podchodzą, no to jak mamy wszystkie krzesła puste, no to możemy na pierwszym krześle posadzić jedną spośród sześciu osób. No, a jak już jedną posadzimy, to zostaje nam pięć osób, z których możemy wybierać, która usiądzie na krześle drugim. Jak już dwie siedzą, no to zostają cztery osoby, które możemy posadzić na trzecim krześle, i wreszcie, jak już trzy osoby siedzą, no to osoby, spośród których Możemy wybierać, która usiądzie na ostatnim czwartym krześle, już zostają tylko 3, czyli razy 3. No i podobnie jak w poprzednim filmie, ponieważ dla każdego wyboru tutaj mamy 5 do wyboru tutaj, dla każdego wyboru na dwóch pierwszych krzesłach mamy 4 do wyboru na trzecim i tak dalej, to musimy te liczby przez siebie pomnożyć. No i przypominam, że to jest to, co tutaj robimy, to jest liczba wariacji bez powtórzeń 4 ze zbioru 6 Dlaczego bez powtórzeń? No bo ta sama osoba nie może siedzieć na dwóch różnych krzesłach, dlatego tutaj przy każdym kolejnym krześle ta liczba maleje o 1. No to przypomnijmy sobie, że to jest, jest na liczbę tych wariacji bez powtórzeń taki wzór, który tutaj można łatwo sobie odgadnąć, wyprowadzić z tego, no bo tutaj widzimy, że mamy liczby mnożone przez siebie kolejne, coraz mniejsze, czyli to wygląda jak 6 silnia, tylko brakuje nam jeszcze razy 2 i razy 1. Czyli to by było 6 silnia. Czyli co to jest 6 silnia? Przypomnijmy sobie: to 6 razy 5, razy 4, razy 3, razy 2, razy 1. Gdyby tutaj jeszcze było 2 razy 1, ale nie ma tego 2 razy 1, tego, tego tutaj nie mamy, więc musimy tutaj podzielić przez coś, żeby się, co się skróci z tym ogonem tutaj, którego nie ma. Czyli musimy podzielić przez 2 silnia. Tylko 2 silnia, skąd się bierze 2 silnia? No bo 2 to jest 6 odjąć 4. Mamy 6 osób i 4 krzesła. 6 odjąć 4. To jest 2, no bo dla dwóch osób zabraknie krzeseł. I te dwie, ta dwójka to jest 6 odjąć 4. Tutaj mamy 6 odjąć 4, czyli 2 silnia. Czyli tutaj będzie jeszcze 2 razy 1. No i to się właśnie skróci z tym, tak jak powinno. I dostajemy iloczyn tych czterech liczb, które tutaj były napisane. To policzmy jeszcze dla porządku, ile to jest. 6 razy 5 to jest 30, razy 4 to jest 120, razy 3 to jest 360. Czyli mamy 360 sposobów obsadzenia tych czterech krzeseł ludźmi z tego sześcioelementowego zbioru. Przy czym tutaj patrzy, rozróżnialiśmy kolejność, w jakiej kolejności te osoby, która siedzi na którym krześle. No i dlatego tych sposobów jest tak, tak dużo, z 360 aż. No i to, już mówiłem, że to jest problem znalezienia wariacji czteroelementowych ze zbioru sześcioelementowego. No i liczba tych wariacji wyraża się takim wzorem, więc w ogólności ten wzór, to też jest przypomnienie. Wygląda tak, że jak mamy liczbę wariacji k-elementowych ze zbioru n-elementowego, tutaj w tym szczególnym przypadku n było 6, k było 4, ale ten wzór w ogólności tak wygląda, że tutaj mamy n silnia, a w mianowniku mamy n odjąć k silnia. A skąd to się bierze? No to widać tutaj. Łatwo w tym przykładzie widać skąd ten ogólny wzór się bierze. Łatwo to ogólnić, że jak mamy. Nie 6, a jakieś ogólne n i nie 4, a jakieś ogólne k, no to będzie dokładnie taki sam rachunek. Ale mówiłem, że licząc wariacje tutaj, rozróżniamy takie sytuacje, które różnią się kolejnością osób. Czyli, na przykład, jak siedzą osoby A, B, C, D na krzesłach numer 1, 2, 3, 4 i te same osoby siedzą w, in, w, innych, w innej kolejności na innych krzesłach. D, A, B, C, to my mówimy, że to są różne różne wariacje, a teraz chcielibyśmy zająć się kombinacjami, przypominam, że kombinacje nie rozróżniają kolejności, czyli obie te konfiguracje reprezentowałyby tę samą kombinację, chcemy zapomnieć o to, o tym w jakiej kolejności te osoby tutaj siedzą. No tutaj oczywiście napisałem tylko dwie wariacje, które składają się z tych samych osób, tylko posadzonych w różnej kolejności, tutaj mógłbym ich napisać jeszcze dużo więcej, no ale ile? No właśnie, czyli musimy się zastanowić, jaka jest liczba sposobów. Liczba sposobów uporządkowania, czyli na ile, różny, ile jest różnych kolejności. No tutaj mamy akurat 4, ale zastanówmy się ogólnie, jakbyśmy mieli K elementów. K elementów. No, i to jest oczywiście liczba permutacji zbioru k elementowego. No, ale jak przypominam wariacje, to przypomnę też permutacje, ile ich jest. Czyli powiedzmy, że mamy jedno miejsce, mamy drugie miejsce, mamy trzecie miejsce, i tak dalej. Tutaj mamy miejsce numer k-1, miejsce numer k. No i mamy k elementów, które możemy w tych miejscach ustawić. Na ile sposobów to można zrobić? No, na pierwszym miejscu mamy do wyboru k elementów. Jak już. Pierwszy element wybierzemy, no to zostaje nam k minus 1, które możemy postawić na drugim miejscu. Jak wybierzemy element na pierwsze dwa, no to zostaje nam jeszcze k minus 2 elementów na drugim miejscu i tak dalej. Jak dojdziemy do miejsca k minus 1, to już będziemy mieli tylko dwa elementy, czyli tutaj będzie 2, tutaj będzie mnożenie cały czas i Zostaje tylko jeden element już, który zajmuje ostatnie miejsce. Czyli widzimy, że mamy k razy k minus 1 razy k minus 2 i tak dalej. Czyli tych sposobów jest k silnia. Czyli to możemy napisać, że iloczyn tych wszystkich liczb, to mi się już nie zmieści, napiszę to na dole, to jest po prostu k silnia. I to jest liczba permutacji zbioru k elementowego. No właśnie, no to jak teraz wrócimy do naszego problemu znalezienia liczby kombinacji, czyli liczby kombinacji n elementowych ze zbioru k elementowego to ile to będzie? No, zaczniemy od, od liczby wariacji. Czyli przepiszę, że to jest n silnia podzielone przez n odjąć k silnia. Tak jak robiliśmy w poprzednim filmie, tylko dla konkretnych liczb, tutaj robimy ogólnie. No zresztą tutaj mamy też taki przypadek szczególny, że mamy tyle tych wariacji. Ale teraz chcemy zapomnieć o tym, w jakiej kolejności te osoby tutaj siedzą. No wiemy, że cztery osoby możemy na cztery silnia sposobów posadzić, w różnych kolejnościach, ale te same osoby. W ogólności możemy k osób posadzić na k silnia sposobów. No i tutaj musimy to uwzględnić. Musimy, musimy tę liczbę, która liczy wszystkie wariacje, czyli również... Każdą taką konfigurację, gdzie te same osoby siedzą w różnych kolejnościach, liczymy oddzielnie. A teraz chcemy wszystkie takie warianty różniące się tylko kolejnością liczyć jako jeden. Czyli po prostu każdą kombinację tutaj tak naprawdę liczyliśmy silnia razy. Czyli musimy to podzielić, podzielić przez kasilnia jeszcze. No podzielić, tutaj musiałbym napisać piętrowy ułamek, nie lubię piętrowych ułamków, więc podzielić to znaczy to samo, co pomnożyć przez odwrotność, czyli pomnożyć przez jeden przez kasilnia. I w ten sposób wszystkie K silnia przypadków, które, w których występują te same osoby, ale w różnych kolejnościach, policzę teraz jako jeden. No właśnie, no to możemy tutaj przepisać to jeszcze raz. Napiszemy tak: tutaj mamy N silnia, tutaj będziemy mieli N odjąć K silnia i jeszcze jest K silnia. Zwykle tak się ten wzór w podręcznikach zapisuje. No i. To jest wzór na liczbę kombinacji, który sobie tutaj wyprowadziliśmy. To też często oznacza się takim symbolem Newtona, czy też symbolem dwumianowym, który ma taką postać, że to jest n po k. I tutaj oczywiście to jest co innego. To nie jest to. To jest co innego tutaj. I się zlały te rzeczy przypadkiem. Czyli to jest wzór na liczbę kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego. To jest symbol Newtona, czy też symbol dwumienny n po k, i on się wyraża takim wzorem. No więc wróćmy, wróćmy teraz do naszego przykładu, tutaj konkretnego. Tutaj rozważaliśmy liczbę kombinacji czteroelementowych ze zbioru sześcioelementowego. No, możemy zas przećwiczyć zastosowanie tego wzoru. No, ja nie, nie lubię akurat uczyć się wzorów na pamięć. Czasami to się przydaje, ale tak naprawdę jak nie pamiętam tego, jak zapomnę, to sobie zawsze jestem w stanie szybko to wyprowadzić, przeprowadzając właśnie to rozumowanie, które Ci pokazałem. Więc lepiej jest zrozumieć to, to wyprowadzenie i za każdym razem sobie przypominać, skąd się bierze K silnia, skąd się bierze N-K silnia, skąd się bierze N silnia. Jak to się przemyśli kilka razy, to potem to się staje takie w miarę oczywiste i intuicyjne. A jak się zapamięta tylko wzór na pamięć, a nie pamięta się skąd on się wziął, no to łatwo jest wzór zapomnieć, a potem. Jak nie pamiętamy, skąd on się bierze, to trudno jest go odtworzyć wtedy. Jak nie, nie, nie znamy interpretacji wszystkich tych elementów, które z nim w nim występują. Więc dobrze jest rozumieć ich interpretację. Czyli tutaj będzie 6 silnia, potem tutaj mamy 6 odjąć 4 silnia, czwórkę wpiszę już innym kolorem, czyli tutaj będzie 6 odjąć 4 silnia i 4 silnia. W tym wypadku K jest równe 4, N jest równe 6. No to obliczmy, ile to będzie. 6 silnia to mamy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. Potem mamy 4 silnia, to jest 4 razy 3 razy 2 razy 1 i 6 odjąć 4 to jest 2, 2 silnia to jest jeszcze razy 2 i razy 1. No i widzimy, że tutaj te 4 Kolejne liczby pomnożone się skrócą z tymi czterema. Zostaje 6 razy 5 w liczniku, 2 razy 1 w mianowniku. Mogę jeszcze skrócić szóstkę z dwójką, i tutaj zostanie mi 3. No i tutaj mi zostaje tylko jedynka, jedynka nie ma znaczenia w mianowniku, czyli mam 3 razy 5 to jest 15, podzielić przez 1, 15. Czyli tyle jest tych kombinacji. Kombinacji 4-elementowych, zbioru 6-elementowego jest 15, czyli jeżeli pytam. Które spośród tych sześciu osób dostaną miejsca siedzące, jak mamy cztery krzesła, to odpowiedź brzmi, że można wybrać te osoby, które dostaną te miejsca siedzące na 15 różnych sposobów. Natomiast jeżeli pytam o to, na ile sposobów można posadzić te osoby, na różnych numerowanych krzesłach, przy czym rozróżniam, która osoba siedzi na którym krześle, rozróżniam ich kolejność, to wtedy takich sposobów posadzenia jest aż 360. I to jest liczba wariacji 4-elementowej z zbioru 6-elementowego. Widzimy, że tych jest dużo więcej, dlatego że tutaj rozróżniamy te konfiguracje, które się różnią kolejnością, natomiast tutaj ich nie rozróżniamy, dlatego podzieliliśmy przez liczbę tych konfiguracji, które się różnią tylko i wyłącznie kolejnością. To właśnie był ten czynnik tutaj jeden przez k silnia. No i to jest ogólny wzór na liczbę kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego.